Cześć, z tej strony Roxana Lewandowska i witam Was w nowym odcinku w tym tygodniu. Dzisiejszy program zaczniemy krótkim ogłoszeniem od pani Andrzejewskiej Majszak. Moi drodzy, pierwsze liceum ogólnokształcące bierze udział w kampanii Drugie Życie, która ma na celu promowanie przeszczepiania narządów oraz noszenie oświadczeń woli. W związku z tym zapraszam chętne osoby, które są też kreatywnymi osobami, do mnie, żeby się zgłosiły i żeby wspólnie ze mną i tutaj z całą społecznością naszą szkolną promowały ideę transplantacji. A teraz zapraszam Was na sportowy przegląd tygodnia. I dziś jest ze mną Ola Janiszewska z redakcji sportowej. Cześć Olu! Hej! Powiedz nam, co ciekawego przydarzyło się w minionym tygodniu. Porażka z Mistrzem Świata i pogrom na Narodowym. Tak w krótkich słowach można opisać ostatnie dwa występy reprezentacji Polski w piłce nożnej podczas kwalifikacji do Euro 2016. Podopieczni Adama Nawałki najpierw przegrali 3-1 we Frankfurcie, no a potem wygrali na Narodowym z Gibraltarem aż 8-1 po dwóch golach Lewandowskiego, Milika, Grosickiego, wykorzystanym karnym Błaszczykowskiego, no i debiutanckiej bramce Kapustki. A teraz przejdziemy do koszykówki. Tak, polscy koszykarze wygrali z rozpędzającą się Finlandią, no i zajmują obecnie trzecie miejsce w grupie podczas Eurobasketu 2016. A co z siatkówką? Siatkówka. Ostatnio podopieczni Stefana Antigi wygrali 3-1 z Rosją, no a potem fenomenalny występ z Argentyną, również wygrany 3-1. To jeszcze może, Olu, powiesz nam, co nas czeka teraz na dniach? Czego możemy się spodziewać? Już jutro startuje piłkarska Liga Mistrzów. No i na dobry początek w grupie A Królewscy zmierzą się z Szachtarem Donieck, a PSG zagra z Malmą. A oprócz tego już w czwartek startuje Liga Europejska. No i walkę o europejski puchar rozpoczną m.in. takie drużyny jak Borussia Dortmund, Ajax Amsterdam, Lech Poznań czy Legia Warszawa. Dziękujemy bardzo. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dzisiaj dla Was w dzisiejszym programie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak już mówiłam, ze mną dzisiaj była Ola Janiszewska z redakcji sportowej. Nagrywał nas Filip Mikołajczak, któremu serdecznie dziękujemy. I widzimy się w następnym tygodniu.